Cześć moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj przeniesiemy się do Wilna. Jest rok 1580, 29 maja. Biskup Żmudzki właśnie przypasał miecz i nałożył czapkę jego królewskiej mości Stefanowi Batoremu. Raczej nie były to rzeczy kupione na jakiejś przecenie, a sam dar od papieża Grzegorza, co oznacza jedno – wojna. Król ma do dyspozycji 48 tysięcy żołnierzy, z czego tak połowa to wojska z korony. Dowódcą tej zacnej kompanii jest oczywiście władca, ale ekipa, która go otacza, jest także przednia. Hetman koronny Mikołaj Sieniawski i nadworny Jan Zborowski. I tu polecę wam swój filmik o bitwie pod Lubliszewem. Co tam zrobił hetman Jan, to kunszt sam w sobie. Oraz hetmani litewscy Mikołaj i Krzysztof Radziwiłłowie. Główny obóz znajdował się w Czaśnikach i tam was teraz zabieram. Obóz jak obóz, namioty, konie, mnóstwo żołnierzy, a dla uważnego oka to jakiś kubuś by się znalazł. Z całej tej jednak masy ludzi wyróżnia się pewna grupa, a dokładniej to 1000 jazdy i 944 piechurów, ubranych tak na czarno. Pytanie, co to za siły i dlaczego mundury są na czarno? Odpowiadam. To znak żałoby po śmierci pani Krystyny. A kim jest pani Krystyna? To tak się składa, że to żona Jana Zamoyskiego, a jeśli już mamy kanclerza, to jest i drugi polski bohater, czyli Stanisław Żółkiewski. Co ja bym dał, aby taka ekipa trafiła się obecnie? Odbywa się narada wojenna, a plany są dwa. Pierwszy, uderzenie bezpośrednio na Smoleńsk. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ten wariant to przy sukcesie jakieś tam zagrożenie Moskwy. Plan drugi, to zdobycie Pskowa, a co za tym idzie, odcięcie wojsk moskiewskich od Inflat. Król Stefan wybrał wariant pośredni, czyli uderzenie na Wielkie Łuki. Czyli w tłumaczeniu na nasze. Taka twierdza, która leży w połowie drogi pomiędzy Smoleńskiem a Pskowem. Powiedzmy, że to rozwiązanie bardzo bezpieczne. Co ciekawe, król wolał uderzyć piechotą, wysadzać, zdobywać twierdzę, co miało taki skutek, że nie planował zgnieść wroga w walnej bitwie, gdzie kawaleria zbijałaby wrogów jak kule kręgle. Armia wyruszyła w trzech kolumnach. Co ciekawe, prawą dowodził Jan Zamoyski z pierwszym zadaniem opanowania zamku Wielisz. Kanclerz przerąbał się przez las, odbudował most, jeszcze przy okazji przez jezioro, a następnie wpadł na wroga, jak ogień do stodoły. I to podczas nocy, a widoczność jedynie tylko polepszał pożar umocnień wroga. Ostatecznie też ktoś mógł się kierować na sług. Jęki przeciwników wskazywały drogę. I tak przy akompaniamencie artylerii, wybuchów i ognia wlali się czarni żołnierze do zamku, roznosząc na miazgę wrogów, a pozostałych dwóch lekko kalecząc, jednego słownie ubliżając. Opór więc nie trwał zbyt długo. Co ciekawe, o trzeciej nad ranem zjawił się król, aby zobaczyć sukces Jana, który dostał polecenie ustawienia wojska w taki sposób, w jaki szturmował umocnienia. Nasze oddziały szalały właściwie po włościach cara, podobno nawet kawaleria zapędziła się pod sam Smoleńsk. A tak się składa, mości panowie i panie, że tam główne siły moskiewskie rezydowały w oczekiwaniu na nasze nadejście. Warto odnotować oblężenie Newla, a raczej poddanie go przez załogę mimo sprzeciwu dowódców. Ale teraz przenieśmy się może do Wielkich Łuków. Jeśli wasz kolega stojący z wami na warcie zaczyna się jąkać, ma rozszerzone źrenice i macha rękami, to albo dziabnęła go oca, albo z lasu wypada właśnie Wojsko Rzeczpospolitej. I niby jakaś palisada obronna jest, wał też. Chociaż nie wiem, czy ja osobiście nie wolałbym stać za czymś innym niż drewno. Nasi przystąpili z marszu do oblężenia. Pierwsza decyzja, rozwalić groble spiętrzającą wodę. Druga, zalać wroga ogniem z dział i tym prawdziwym też. Podobno obrońcy nie byli w stanie opanować coraz to nowych ognisk pożaru. Po chwili wiatr rozprowadził ogień po całej twierdzy, a decyzja o kapitulacji podobno przyszła zbyt późno. Król wydał rozkaz, aby pomóc obrońcom w gaszeniu pożaru. Niestety siły węgierskie wlały się już do szańców. Doszło do rabunku i rzezi Moskali. A sprawę pogorszył ogień, który ze znanych sobie tylko powodów doszedł do głównego składu prochu. Proces spalania prochu ma, moi drodzy, dwie cechy. Dobrą i złą. Dobra jest taka. Pożar prochu jest szybki, a zła, że raczej skutek jest niszczycielski. Podobno od wybuchu zginęła większość obrońców, 200 Polaków i Węgrów. Powiedzmy, że z twierdzy też niewiele zostało, o ile ktoś nie zbiera osmolonych sztachet.
Król Stefan po sukcesie udał się do Warszawy, aby organizować kolejną wyprawę. Natomiast kanclerz wraz ze swoim wojskiem wybrał się jeszcze na zamek Zawołocza. Problem z tym punktem umocnionym był taki, i tu będzie cytat, jak kaczka na wodzie siedział. Pierwszy szturm to była istna rzeź. Nasi wpadli na drewniany most prowadzący na umocnienia. Powiedzmy, że szturm na mniej wzmocnione pozycje wońskim przejściem nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Nasze straty to kilkuset rannych i zabitych. Zamoyski jednak wyciągnął z tej operacji słuszny wniosek, że należy uderzyć inaczej. Zarządził budowę kolejnego mostu oraz łodzi. Taka operacja wodno-lądowa. Po 10 dniach na rozkaz żołnierze ruszyli ponownie do szturmu. Obrońcy jednak na sam widok płynących łodzi postanowili się poddać, znowu wbrew woli dowódcy. Stefan Batory rok później, oglądając ten zamek, miał powiedzieć, że by na mnie przyszło, nie kusiłbym się. Warto też wspomnieć o tym, że Moskale nie patrzyli tak zupełnie na to spokojnie, że oblegamy ich twierdzę. Pod Toropiecem zaczęli gromadzić odsiecz. Tu jednak niemiła ich niespodzianka spotkała w postaci Jana Zbarskiego z kawalerią, która uderzyła na wrogów całą mocą. Ja tam nie chciałbym być w tej ekipie, na którą uderza Żółkiewski czy tam też Marek Sobieski. Skutki dla Moskali opłakane, 500 ludzi zabitych i 200 w niewoli. Nie mówiąc już o tych, co po lasach do dzisiaj się błąkają. Z takich ciekawostek powiem wam, że w siłach Zbarskiego znajdował się Samuel Zborowski wraz z chówcem husarskim. Dlaczego to ciekawe? Może dlatego, że był uznany za banitę w granicach Rzeczpospolitej. Jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby mógł służyć krajowi za granicami. Król jednak nie dał mu ułaskawienia, mimo pewnych zasług, które musiał podczas tej kampanii uczynić. Co było w przyszłości? To może kiedyś indziej. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!